Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na reading vloga. Bardzo dawno na moim kanale nie było reading vlogów, mimo że kiedyś miałam taki plan, żeby przynajmniej jednego w miesiącu nagrywać, ale mi się wydaje, że ja po prostu nie mam w tych vlogach nic ciekawego do pokazania, także dlatego robię to bardzo, bardzo rzadko. Dzisiaj mamy sobotę, 2 marca i mam 3 książki, które obecnie czytam i no właśnie mam nadzieję, że będzie to taki vlog z tymi książkami. Początkowo planowałam zrobić z tego vlog taki właśnie typowo weekendowy, to znaczy tam piątek, sobota, niedziela powiedzmy. Natomiast, no jak widzicie, już nie zaczęłam w piątek, ponieważ dzisiaj jest sobota, więc ten plan nie do końca wyszedł. Nie wiem, jak długo on potrwa. Myślę, że dotąd aż po prostu będę mogła Wam o tych książkach coś więcej opowiedzieć. Może niekoniecznie skończę, ale no chociaż może jedną z nich, ale po prostu będę miała coś do powiedzenia, uzbiera mi się materiał, wiecie, że ten vlog będzie jakiś taki w miarę ciekawy, mam nadzieję, chociaż no ja się dziwnie czuję nagrywając reading vlogi, nie jest to chyba moja najmocniejsza strona, ale do rzeczy. Książki, które planuję czytać w tym filmie, to przede wszystkim książka, którą czytam tak powiedzmy najbardziej aktywnie w tym momencie, to są Ryby Melissy Broder. To jest książka, którą poleciła mi przede wszystkim Gabi z kanału Oribani Books, a właściwie teraz bardziej z Bookstagrama, bo Gabi już od jakiegoś czasu niestety nie nagrywa na YouTubie. Ale też właśnie dużo osób na Bookstagramie tę książkę polecało. Widziałam bardzo dużo pozytywnych opinii od takich osób, z którymi często moje opinie się pokrywają. Także no, sięgnęłam po tę książkę z takim dużym entuzjazmem i muszę przyznać, że jak na razie, a jestem na stronie 190, bardzo mi się podoba. Jest to totalnie mój typ literatury, totalnie jakby mój humor, bo to jest książka taka bardzo zabawna, taka przewrotna dosyć. Ona opowiada historię kobiety 38-letniej, która po dłuższym, bo chyba 8-letnim związku rozstaje się ze swoim partnerem. No i trochę tak, no nie wie co ze sobą do końca zrobić, bo też ona zaproponowała taką przerwę w związku, na zasadzie bardziej chyba takiego podbudowania swojej wartości, że wiecie, że ten jej partner Jamie powie, że nie, no coś, to ja nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Natomiast on się na to zgodził i co więcej, to właśnie on później już naciskał, żeby rzeczywiście tę przerwę w związku zrobić, no i ta przerwa trwa. Lucy, bo tak ma na imię bohaterka, wyjeżdża do Kalifornii, gdzie mieszka jej siostra, która zostawia jej pod opieką taki dom gdzieś tam przy Venice Beach na plaży i psa pod opieką. No i ona właśnie opiekuje się tym psem, no i tak trochę sobie próbuje ułożyć życie na nowo. Chodzi na taką też zorganizowaną terapię z innymi kobietami, spotyka się z różnymi mężczyznami na Tinderze i w ogóle te spotkania dla mnie to po prostu te opisy tych randek były po prostu albo obrzydliwe, albo zabawne, albo takie naprawdę groteskowe. Strasznie mi się to podobało, w sensie to jest taka książka bardzo specyficzna i ona zdecydowanie nie spodoba się każdemu, bo po pierwsze jest wulgarna, mamy tutaj bardzo dużo takich wulgarnych wyrażeń, wulgarnych opisów, no bohaterka też nie należy do osób jakichś bardzo takich powiedzmy ułożonych czy grzecznych. Po drugie jest właśnie, no dla mnie jest zabawne, ale to jest bardzo specyficzny humor. Po trzecie jest tutaj bardzo dużo o seksie, o poszukiwaniu własnej przyjemności. Ta bohaterka jest też bardzo cyniczna i ja wiem, że wiele osób jej nie polubi. Natomiast do mnie to trafia i mi się to podoba. To jest książka w ogóle plus 18, bo tutaj dużo jest właśnie tych scen erotycznych, dużo rozmawiania o seksie i w ogóle o związkach, o intymności. Także no na pewno jest to książka dla osób dorosłych i jest to przedstawione właśnie w taki wulgarny sposób, nie w jakiś delikatny, romantyczny czy coś. Także no nie będzie to książka dla każdego, ale tak jak mówię, mi się na razie podoba i coś, czego ja nigdy nie robię, ja nie zaznaczam cytatów w książkach, bo wydaje mi się, że po pierwsze nie mam czego zaznaczać, po drugie nie chce mi się za każdym razem, kiedy siadam do książki, brać, wiecie, ołówka czy długopisu i tych znaczników i tego wszystkiego zaznaczać. A po trzecie wydaje mi się, że są to rzeczy, do których ja i tak nigdy nie wrócę, więc właściwie po co to robić. No a tutaj zaznaczyłam sobie, no nie jakoś dużo, bo kilka zaledwie, myślę, że z 5-6 może, fragmentów, które po prostu albo mnie bardzo rozbawiły, albo były takie trafne, bo ta książka też jest taka bardzo wnikliwa, to znaczy ona, ta bohaterka sobie analizuje różne rzeczy w głowie i niektóre te jej myśli są naprawdę bardzo trafne, uważam, także takie fragmenty też sobie pozaznaczałam. Był też taki fragment, który totalnie mnie rozwalił, kiedy ona właśnie poszła na randkę z Tindera. To jest w ogóle bohaterka, która jest akademiczką, ona teraz pisze doktorat, co prawda ten doktorat idzie jej średnio, bo pisze go od paru lat na temat Safony i jej twórczości. No i spotyka się z mężczyzną, którego chyba bardzo zachęcił fakt, że to jest właśnie taka inteligentna, odczytana kobieta i próbował jej chyba gdzieś tam zaimponować. No i właśnie mówi, że to jest taki dialog, że jego ulubionym pisarzem jest Bukowski. I ja się z tego tak śmiałam, bo nawet nie wiem jak to ująć, ale po prostu jak sobie myślę o jakimś facecie, który chce zaimponować kobiecie, że czyta książki, no to właśnie wymieni jakichś takich typowo męskich autorów, jeżeli wiecie o co mi chodzi, typu właśnie Bukowski, nie wiem, zaraz jakiś Hemingway albo ktoś taki. Natomiast jego odpowiedź na to, że Lucy pisze doktorat na temat
safony brzmi safon, tak, czytałem go gdzieś tam w liceum, także była to taka naprawdę bardzo absurdalna scena, bardzo mi się podobało, no i myślę, że jak na razie to by było na tyle, bo już chyba dosyć długo mówię na temat tej książki, a mam jeszcze dwie inne do pokazania Wam. Druga książka, którą czytam, ale nie jestem jakoś bardzo daleko w tej książce, bo na 60 stronie, to jest autobiografia Matthew Perego, czyli aktora, którego przede wszystkim możemy znać z roli Chandlera w serialu Przyjaciele. Ja ten serial kocham, jestem ogromną fanką, oglądam go przynajmniej raz do roku, od początku do końca. No i niestety w zeszłym roku, w październiku, Matthew Perry zmarł. No i zrobił się właśnie boom straszny na jego autobiografię. Ja też sobie ją kupiłam i chciałam przeczytać, ale powiem Wam, że mimo tego, że ja bardzo tego aktora lubiłam i bardzo właśnie rola Chandlera mi się podobała, to dosyć ciężko mi się czyta tę książkę. Nie dlatego, że ona jest jakoś ciężko napisana, czy coś tego rodzaju. Jakoś, nie wiem, brakuje mi... Nie wiem nawet sama czego, ale czyta mi się to ciężko i jakoś niespecjalnie mam ochotę do niej wracać. Być może teraz przysiądę do niej troszkę na dłużej i uda mi się jakiś większy kawałek przeczytać, no bo chciałabym skończyć, ale no nie wiem, to są też, wiecie, trudne rzeczy, bo jednak ten aktor od samego początku, od wczesnego dzieciństwa miał dużo problemów w życiu, był no, dosyć straumatyzowanym człowiekiem, więc no, na pewno nie jest to łatwa historia, ale jakoś tak ciężko właśnie mi się przez nią brnie, także zobaczymy jak będzie dalej. A trzecia książka, której właściwie jeszcze nie czytam, ale mam ochotę ją zacząć też teraz i będę ją czytać też myślę w tym blogu, to jest romans, ponieważ ostatnio miałam ochotę na jakiś taki lekki, przyjemny romans i czytałam kiedyś książkę Ali Hazelwood, nie pamiętam nigdy tytułu, wydaje mi się, że ona kiedyś była dostępna na Legimi, bo ja ją chyba czytałam w e-booku, tak mi się wydaje. Natomiast teraz nie mogłam znaleźć żadnej książki tej autorki na Legimi właśnie, więc na Vinted z drugiej ręki kupiłam sobie najnowszą jej książkę, wydaje mi się, że to jest najnowsza, czyli Love on the Brain. To jest autorka, która pisze takie romanse osadzone w świecie naukowym, to znaczy bohaterowie są właśnie naukowcami czy naukowczyniami, no jakiś taki świat akademicki generalnie i mi się to bardzo podoba. Czyta mi się to bardzo przyjemnie właśnie, podoba mi się umiejscowienie akcji w takich, a nie innych realiach. Także jestem bardzo ciekawa, jak ta książka mi się spodoba. Nie do końca nawet wiem, o czym ona jest, no ale wiadomo, jest to romans, więc... A, wiem, zdecydowałam się na nią, bo tutaj jest wzmianka o tym, że bohaterka inspiruje się bardzo Marią Skłodowską-Curie. Także to mnie zachęciło. A oczywiście główny męski bohater to jest jej wróg, więc tutaj chyba jest motyw Enemies to Lovers przede wszystkim. No zobaczymy, jak mi się spodoba. Tak jak wspomniałam, ta poprzednia książka tej autorki naprawdę była taka przyjemna, no była właśnie takim typowym romansem, niczego więcej od niej nie oczekiwałam, dostałam dokładnie to, czego chciałam, bawiłam się dobrze, więc na to samo liczę tym razem. Także mam nadzieję, że mi się spodoba. Więc to są te trzy książki, które będę czytać w tym vlogu. Koniecznie dajcie znać, czy czytaliście którąś z nich, czy coś o nich możecie powiedzieć, czy są dobre, czy nie. Ja jak na razie zachęcam do sięgnięcia po ryby, jeżeli czujecie, że to jest coś, co może Wam się spodobać. No i właściwie to chyba tyle, jeżeli chodzi o wstęp do tego filmu i myślę, że widzimy się w kolejnych klipach. Cześć! Cześć, włączam się na chwilę, bo chciałam dać znać, że byliśmy wczoraj w niedzielę w kinie na filmie Tylko nie ty. To jest film, na który ja czekałam naprawdę od dobrych paru miesięcy, bo on w Stanach miał premierę już jakiś czas temu i widziałam bardzo dużo TikToków z tego filmu, że to jest taka komedia romantyczna, jak za dawnych lat, wiecie, jak z wczesnych lat 2000, że to jest taki mega kochany, cozy film. Bardzo lubię takie filmy i w ogóle takie historie romantyczne, słodkie. No takie po prostu, wiecie, miłe do obejrzenia, takie, które po prostu sprawiają, że robi się tak ciepło w środku. No i rzeczywiście ten film taki był. W ogóle tutaj fabuła polega na tym, że główna bohaterka wpada do kawiarni i potrzebuje pilnie skorzystać z toalety, ale tam pani sprzedawczyni mówi jej, że musi coś kupić, żeby z tej toalety skorzystać. Natomiast kolejka jest ogromna, ona naprawdę bardzo pilnie potrzebuje z tej toalety skorzystać. No i mężczyzna, który właśnie jest w kolejce, jest następny do obsługi, woła do niej, mówi do niej, że jest jego żoną i że, wiecie, tam zagaduje, że żoną to wezmę ci twoje ulubione coś tam i no i dzięki temu ona dostaje ten kluczyk do toalety i tak się właśnie poznają, ale później ich drogi się rozchodzą z jakiegoś powodu i spotykają się ponownie na ślubie
siostry głównej bohaterki. Cała akcja w ogóle rozgrywa się w Sydney w Australii. Także no jest to coś dosyć oryginalnego, jeżeli chodzi o miejsce akcji, biorąc pod uwagę filmy amerykańskie. No i rzeczywiście jest to taki mega przyjemny film, taki właśnie, no dokładnie taki, jak wam powiedziałam na początku. Natomiast wydaje mi się, że przez to, że ja jestem tak hype'owany, to można mieć co do niego naprawdę wysokie oczekiwania, a no wiecie, to jest komedia romantyczna, to jest zwykły, przyjemny film do obejrzenia, ale nie coś takiego, żeby się jakoś strasznie zachwycać, nie jakaś nie wiadomo jak świetna produkcja. Chociaż aktorzy są super, fabuła jest naprawdę przyjemna, ale no jednak ja bym te oczekiwania trochę tak sobie stanowała, biorąc pod uwagę to, co wokół tego filmu się dzieje, ale mimo wszystko naprawdę bardzo mi się podobał i jeżeli macie ochotę i lubicie tego typu filmy, no to właśnie bardzo polecam wybrać się na Tylko nie ty. Cześć, witam ponownie w tym vlogu, ponownie tydzień później, to jestem właśnie ja nagrywająca Reading Vlogi, zupełnie nie pamiętam o tym, żeby na bieżąco włączać kamerę i coś tam pogadać, no ale dzięki temu, że minął już tydzień, to mam troszkę update'u czytelniczego do nadrobienia. I tak, może zacznę od tych książek, o których mówiłam, że będę je czytać w tym vlogu. Więc jeżeli chodzi o Ryby, które chyba z tego co pamiętam mówiłam, że czytam tak najbardziej aktywnie, to udało mi się je skończyć. Jest to książka, którą oceniłam na 4 gwiazdki, być może nawet 4,5. Nie dałam jej 5 z tego względu, że trochę to zakończenie było dla mnie takie rozlazłe. Nie do końca w tę stronę chciałam, żeby ta historia poszła. I w ogóle tam w środku wydarzył się taki plot twist. Ja jak czytałam tę książkę na początku, to znaczy jak o niej wam mówiłam, no właśnie w poprzednim tym update'cie, to jeszcze do tego momentu nie doszłam, a dosłownie, no nie wiem, tego samego dnia, kiedy czytałam, albo dzień później, doszłam do takiego plot twistu, którego się kompletnie nie spodziewałam. I to sprawiło, że ta książka jest jeszcze bardziej pojechana, także no naprawdę musicie być na nią gotowi, jeżeli w ogóle macie w planach czytanie jej. Podtrzymuję wszystko to, co mówiłam, to znaczy, że jest taka totalnie, po pierwsze, absurdalna momentami, po drugie jest wulgarna, po trzecie ona zupełnie nie przebiera w słowach. Tutaj główna bohaterka bardzo dużo mówi na temat seksu, na temat związków i w ogóle, wiecie, nie stara się, żeby to brzmiało w jakiś, nie wiem, delikatny sposób. Tutaj padają naprawdę wulgarne słowa, momentami też bardzo obrzydliwe. Mam tutaj w głowie szczególnie taką jedną scenę, ale też no oczywiście nie będę wam o niej mówić. Natomiast pod przykrywką tego całego takiego no dosyć szorstkiego języka. Jest to książka, która też porusza ważne kwestie. Mówi na przykład o depresji, o samotności, o takim poczuciu niedopasowania i takim braku przynależności gdziekolwiek i też takim, takiej może pogoni za drugą osobą, za drugą połówką, takim poczuciu niespełnienia właśnie w relacjach i tego, czego my właściwie od relacji z drugim człowiekiem oczekujemy. Także ona porusza sporo ważnych tematów, ale robi w to taki naprawdę bardzo przewrotny sposób i bardzo kontrowersyjny. Także podtrzymuję to, co mówiłam, że absolutnie nie jest to książka dla każdego i nie każdemu się spodoba. Mnie się spodobała. Nie wiem, czy będę czytać inne książki tej autorki. Wiem, że w Polsce ukazała się jeszcze książka Mleko i głód, ale słyszałam, że nie jest aż tak dobra. Więc być może sobie na razie odpuszczę, ale Ryby bardzo mi się podobały, trafiły w mój gust. No, może momentami były trochę za bardzo odklejone jak dla mnie. Ale naprawdę było to przeciekawe doświadczenie literackie. Ja zupełnie się tego nie spodziewałam, kiedy po tę książkę sięgałam. Także jestem naprawdę mega zaskoczona. No i też, tak jak wspomniałam, było to coś naprawdę ultra ciekawego i oryginalnego według mnie. Także tyle o Rybach. Jeżeli chodzi o książkę, którą miałam chyba przede wszystkim czytać w tym vlogu, czyli Love on the Brain, to jest książka, której w ogóle nie zaczęłam. Ale nie zaczęłam tej książki, a za to przeczytałam też w ciągu tego tygodnia inny romans. Oczywiście na Legimi, bo ja większość książek czytam na Legimi, dlatego że zawsze mam telefon pod ręką i jest mi no po prostu wygodnie sięgać po nowe książki w każdym momencie. I ta książka to jest książka autorki Sary Adams, Practice Makes Perfect, lekcje randkowania. I z tego co słyszałam, to ta autorka wydała już chyba jakieś książki w Polsce, a jeżeli nie w Polsce, to na pewno nie jest to jej debiut literacki, bo za granicą ukazały się inne jej książki. To jest taki bardzo słodki romans, zupełnie coś przeciwnego do tego, co dostajemy w Rybach. Tutaj mamy historię też chyba jakoś około 20-letniej dziewczyny, która prowadzi kwiaciarnię w jakimś małym miasteczku. Ma chyba kilka sióstr i też brata, który niedługo się żeni ze znaną piosenkarką Amelią. I Amelia ma swojego ochroniarza prywatnego i ten ochroniarz oczywiście jest super przystojniakiem. No wiadomo, jak to w romansach. Natomiast główna bohaterka Annie to jest taka szara myszka, wiecie, taka cicha, spokojna dziewczyna, która marzy tylko i wyłącznie o tym, żeby poznać kogoś na stałe, żeby założyć rodzinę, wziąć ślub, no i właśnie mieć takie idealne domowe życie. Natomiast główny bohater męski, czyli Will, jest oczywiście osobą, która absolutnie nie akceptuje związków. On nie szuka niczego na poważnie. Dla niego kobiety to są tylko przygody i absolutnie jakby nic więcej od nich nie chce. I mamy tutaj motyw fake datingu, ponieważ Annie po kolejnej nieudanej randce, na której wprost słyszy, że jest zbyt nudna,
Potrzebuję, uważa, że potrzebuje pomocy właśnie, jeżeli chodzi o randkowanie, potrzebuje lekcji, tak jak w podtytule. No i Will jest osobą, która ma jej tych lekcji udzielić. No i oczywiście, jak łatwo się domyślić, w romansach coś tam między nimi zacznie się dziać, oni się do siebie bardzo zbliżą. Natomiast to jest taka książka strasznie słodko-pierdząca, naprawdę, no jest, wiecie, bardzo sztampowa. Znajdziecie w niej wszystko to, czego możecie się spodziewać. Jeżeli pomyśleliście o jakiejś bardzo typowej dla tego typu historii rzeczy, to ona na pewno tam jest. Te dialogi też nie są w ogóle oryginalne, no generalnie nie ma tutaj żadnych zaskoczeń, nie ma tutaj absolutnie nic oryginalnego, więc nie jest to książka, która do końca mi się podobała. Była taka przyjemna, taka no komfortowa, właśnie lekka do przeczytania, ale no absolutnie nie jest to coś wyjątkowego, jest to bardzo sztampowe. I to trzeba podkreślić. Także to jest książka, którą też przeczytałam w tym czasie. Natomiast jeżeli chodzi o książkę Matthew Perego, o jego autobiografię Przyjaciele, kochankowie i ta wielka, straszna rzecz, to w końcu udało mi się z nią ruszyć i to ruszyć tak solidnie, bo wtedy byłam chyba, z tego co pamiętam, gdzieś na początku, na nie wiem, 60 stronie. Natomiast teraz jestem już pod sam koniec, na stronie 210. No i muszę przyznać, że to jest taka książka, którą czytam z ogromnym smutkiem. Bo wiecie, Matthew Perry jest głównie znany ze swoich ról komediowych. I okazuje się, ja o tym nie wiedziałam, mimo że jestem fanką Przyjaciół, że dużo z tych tekstów, które słyszeliśmy w serialu, to są jego własne interpretacje, jego własne pomysły. Że była to taka osoba, która rozśmieszała ludzi nie tylko właśnie w serialu czy w filmach, w których grał, ale też w życiu prywatnym. Że to właśnie była taka osoba z ogromnym poczuciem humoru. Natomiast za tą maską no, kryło się bardzo, bardzo wiele problemów. Problemów, które od wczesnych lat, bo on właściwie od chyba nawet lat, nie wiem, gdzieś tam nastoletnich czy wczesnych dwudziestych, zaczął zażywać różne substancje, które bardzo szybko doprowadziły do uzależnienia. Pisze tutaj o tym, jak wiele razy był na odwykach, jak wiele razy był przez jakiś okres trzeźwy, wolny od tych różnych substancji uzależniających, natomiast zawsze po jakimś czasie do tego wracał. Strasznie, strasznie to jest przykre, bo jednak jest to osoba, którą znamy przede wszystkim z telewizji, z tych pozytywnych ról, a tutaj okazuje się, że on przechodził naprawdę przez ogromne piekło, tak prywatnie. I też takie słowa, które mnie tutaj bardzo no, gdzieś tam zaskoczyły, zabolały, to, że tylko w jednym sezonie Przyjaciół, w 9 zdaje się, był zupełnie jakby trzeźwy. A w każdym innym sezonie był uzależniony, był pomiędzy odwykami, był pomiędzy różnymi terapiami, które no niestety nie przyniosły żadnego rezultatu i w ostateczności doprowadziły też do śmierci tego aktora. Także jest to taka książka naprawdę, naprawdę ciężka, szczególnie jeżeli lubiliście właśnie Matthew Perego. Warto też podkreślić, że zupełnie się tutaj nie wybiela, nie usprawiedliwia w żaden sposób. On mówi tak dosyć surowo i wprost o tym, że był uzależniony, o tym, że popełniał takie i takie błędy. Ewidentnie sobie zdawał sprawę z tego, że prowadzi go to w dół i no nie próbował się tutaj w żaden sposób usprawiedliwiać. Także no, ciężko mi się to czyta, ciężko, powoli, ale już jestem coraz bliżej końca. Nie chcę też tego oceniać w jakiś szczególny sposób, tak samo jak mówiłam przy okazji autobiografii Britney Spears. Ciężko mi jest oceniać czyjeś życie, czyjeś doświadczenia. Zawsze to będę podkreślać właśnie przy okazji takich książek, że sięgam po nie nie dla walorów literackich czy jakichś językowych, a dla poznania historii danej osoby. Jeśli chodzi o update czytelniczy, to udało mi się jeszcze w ten tydzień, co jest dla mnie naprawdę sukcesem, bo ja generalnie nie czytam jedną książkę na tydzień średnio, może dwie gdzieś tam. A tu widzicie, całkiem spory postęp udało mi się zrobić. Przeczytałam jeszcze jedną książkę, a właściwie przesłuchałam w audiobooku na Legimi, której zupełnie bym się po sobie nie spodziewała i wy też pewnie się nie spodziewacie, bo była to Pokusa Edyty Folwarskiej. To jest książka, po którą sięgnęłam bardzo mocno z czystej ciekawości, dlatego że oglądałam ostatnimi czasy taki program Królowe Przetrwania na Playerze. To też nie są programy, które ja oglądam na co dzień, po prostu gdzieś o nim usłyszałam, zobaczyłam jakiś fragment i stwierdziłam, że sobie to włączę. No i to był dla mnie taki totalny odmurzacz właśnie po, nie wiem, po pracy, czy gdzieś tam wciągnęłam się w to, co się tam działo, oglądałam. No i okazało się, że jedna z uczestniczek, które tam są, bo generalnie program polegał na tym, że różne influencerki brały udział, były gdzieś tam zamknięte w dżungli w Tajlandii i brały udział w różnych takich wyzwaniach. Jadły jakieś tam okropne rzeczy typu robaki, tarzały się w błocie, no wiecie, tego typu rzeczy. I jedna z kobiet, która brała w tym udział, to właśnie była Edyta Folwarska, która bardzo mocno podkreślała w tym programie, że ona nie jest influencerką i że dla niej to nie jest praca. Ona jest dziennikarką i pisarką. No i stwierdziłam, że sprawdzę sobie, co takiego ona pisze w takim razie. W ogóle nie byłam zaskoczona, kiedy się okazało, że są to erotyki. I to takie erotyki raczej z niższej półki. No i właśnie Pokusa tego typu książką jest. Ona w ogóle doczekała się ekranizacji, co jest dla mnie kompletnym szokiem, bo to jest książka bez absolutnie żadnej fabuły. Mamy tam młodą dziewczynę, która przeprowadziła się do Warszawy z Rumi, zdaje się. Zakładam, że być może autorka jest z tych okolic. Nie sprawdzałam tego, ale często tak bywa, że właśnie autorki takich książek wplatają swoje rodzinne miasteczka do fabuły i właśnie ma takie aspiracje, żeby zostać
poważaną dziennikarką i idzie na rozmowę do pracy w jakimś tam wielkim wydawnictwie, które poza wydawaniem książek zajmuje się też wydawaniem jakiegoś tam czasopisma o gwiazdach, które jest bardzo popularne w Polsce. No ale niestety w drodze na tę rozmowę kwalifikacyjną ma stuczkę, niestety wjeżdża w Porsche i okazuje się, że kierowcą tego Porsche jest przystojny młody mężczyzna, który następnie, kiedy trafia już na tę rozmowę kwalifikacyjną, okazuje się być jej potencjalnym szefem. Tyle z fabuły, ale myślę, że możecie sobie wyobrazić, co się dzieje dalej. Absolutnie znowu nic zaskakującego. No niestety nie jest to książka dobra, ale też no, spodziewałam się tego, sięgając po nią, więc też nie chcę jej tutaj jakoś bardzo mocno krytykować. No, wiedziałam mniej więcej, na co się pisze, kiedy po nią sięgałam. Tak jak wspomniałam, przeczytałam ją po prostu z czystej ciekawości, bo postawa Edyty Folwarskiej w programie właśnie była taka bardzo... Widać było, że ona się czuje po prostu lepiej od innych uczestniczek, że jej praca to nie jest bycie influencerką, tylko robi coś poza tym. No robi, okej, przyznajmy jej to, że robi. Myślę, że na tym możemy zakończyć rozmowę o tej książce i o tej autorce. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten update. Myślę, że pojawi się jeszcze jeden już taki podsumowujący następnym razem, kiedy znowu mi się przypomni o tym, żeby włączyć kamerę i coś tam pogadać. No, także na razie to by było tyle i widzimy się w zakończeniu do tego vloga za jakiś czas. Cześć. Dzień dobry. Dzisiaj mamy Dzień Kobiet i dostałam od męża taki prezent, może mało kobiecy jak na Dzień Kobiet, ale bardzo chciałam to wydanie Folwarku Zwierzęcego. Ja tę książkę czytałam jakieś może 10 lat temu, może trochę mniej i pamiętam, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. No i jak zobaczyłam to przepiękne wydanie ze świata książki i w ogóle zobaczcie tutaj. To jest najlepsze w tej książce według mnie. Ja jestem fanką tych barwionych brzegów. Nie wiem, czy Wam też one się podobają, powiem, że zdania są podzielone, no ale według mnie, no zobaczcie tylko, jak to wygląda. To dodaje niesamowitego urochu książce. Oczywiście jestem za tym, żeby, jeżeli są tworzone takie wydania, to żeby były też dostępne takie normalne, tańsze, no bo wiadomo, że to wydanie będzie automatycznie droższe. Tutaj okładkowa cena tej książki to jest i tak jeszcze chyba nie tak źle, bo 60 zł, no ale wiadomo, że gdzieś tam online można kupić taniej. No i tak to wygląda, także bardzo się cieszę, że mam to wydanie na swojej półce. Tutaj są jakieś takie... Jeszcze tego dokładnie nie przeglądałam, powiem Wam szczerze, ale widziałam, że są jakieś ilustracje w środku i w ogóle zastanawia mnie, co w tej książce jeszcze jest, bo ona jest no dosyć gruba, jak na folwark zwierzęcy. Wiecie, to jest raczej taka cieniutka książka, także muszę się jeszcze dokładnie przyjrzeć, co tam jest, ale bardzo się cieszę, że jest na mojej półce. Zaczęłam w międzyczasie czytać tę książkę, ja, która nie poznałam mężczyzn z wydawnictwa Artrage, bo widziałam kilka takich opinii, które mnie mocno zainteresowały. No i powiem Wam, że ta książka zapowiada się na topkę roku. Naprawdę jest taka, nawet nie wiem jak to ująć, ale taka niepokojąca, ma taki klimat, że my nie wiemy, co się stało. I w ogóle tutaj fabuła opiera się o to, że poznajemy 40 kobiet, które są zamknięte w jakiegoś rodzaju więzieniu, ale my nie wiemy, co to dokładnie jest, nie wiemy, dlaczego one się tam znalazły, one też nie wiedzą i nie do końca pamiętają swoje życie sprzed tego zamknięcia. Niektóre starsze pamiętają co nieco. Główna bohaterka jest w ogóle dużo młodsza od pozostałych kobiet i no zdaje się, że została zamknięta tam przez pomyłkę, ale no właśnie, nikt niczego nie wie i my też nic nie wiemy i przez to ta książka jest taka niesamowicie wciągająca, niesamowicie angażująca, skłania bardzo do myślenia. To jest taka trochę dystopia, science fiction, coś tego typu. No zapowiada się to naprawdę rewelacyjnie, więc jeżeli tak dalej pójdzie, to myślę, że to naprawdę będzie topka roku. Cześć! Przyszłam zakończyć tego vloga. Nie pytajcie nawet, ile czasu minęło od poprzedniego update'u, bo nie chcemy się denerwować, ale to jestem właśnie ja nagrywająca vlogi. Strasznie mi się to przeciąga w czasie i ostatecznie ten vlog trwał prawie cały marzec, a połowa na pewno. No ale właściwie już chyba powiedziałam o większości książek, które czytałam w tym czasie. Jedyne, co jeszcze mogę tutaj zupdate'ować, to jest książka Mephi Perego, ponieważ ją również udało mi się w końcu skończyć. Tak naprawdę większość rzeczy też już powiedziałam o niej poprzednio, natomiast mogę tak już po całości dodać tylko tyle, że czytało mi się ją ciężko i naprawdę dużo czasu nad nią spędziłam. Nie dlatego, że jest napisana jakimś trudnym językiem, no bo nie jest, ale no w dużej części oczywiście dlatego, że opowiada o bardzo trudnych doświadczeniach, bardzo jest taka przygnębiająca i ciężka tym, co ma do przekazania. Ale z drugiej strony też dużo jest tutaj takich informacji liczbowych, to znaczy Mephi Perry bardzo mocno skupił się na informacjach związanych z tym, ilu widzów zgromadził na przykład pilotowy odcinek Przyjaciół, czy później jakieś jego filmy, jaką miały widownię. I to wszystko jest tak podawane liczbowo, tutaj jest też podawana kwestia jego gaży jako aktora, ile zarabiał za jaki odcinek, ile zapłacił na przykład za jakiś tam lot prywatny. Było wspomniane, że za jakiś lot na odwyk zapłacił 175 000 dolarów, więc dużo jest takiego skupiania się na liczbach, na jakichś statystykach też. Nie wiem, czy to było mi jakoś bardzo potrzebne. Oczywiście można było wspomnieć o tym, że no nie wiem, że Przyjaciele mieli na przykład taką i taką oglądalność, a jakiś tam film nie oglądał się aż tak dobrze, ale czy takie skupienie się na tych liczbach było aż tak potrzebne, nie wiem. Natomiast oczywiście warto tą książkę przeczytać, jeżeli interesuje Was postać tego aktora, no ale przygotujcie się na to, że jest to raczej ciężka lektura.
Także no myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o tą książkę, bo większość już powiedziałam, tak jak wspomniałam poprzednio. Natomiast w międzyczasie przeczytałam jeszcze jedną książkę na Legimi. Książkę, która teraz jest bardzo popularna, więc mogliście ją już widzieć, przynajmniej w tym moim takim książkowym kręgu. I to jest książka, nowość wydawnictwa ArtRage, która nazywa się Ja, która nie poznałam mężczyzn. I to jest w ogóle chyba dosyć stara książka. Ona została wydana, z tego co wiem, pod koniec lat 90. i chyba autorką jest Belgijka, wydaje mi się, Jacqueline Hartmann. W każdym razie oryginalny język tej książki to jest francuski. I ona została u nas wydana dopiero teraz, ale no właśnie zdaje mi się, że robi się dosyć popularna i słusznie, bo genialna jest ta książka. Naprawdę nie chcę też za dużo mówić, bo widzę na to, że nie będę miała po co nagrywać rap-upu, bo o wszystkich książkach opowiem Wam tutaj. Ale to jest książka, która stawia mnóstwo pytań, a nie daje absolutnie żadnych odpowiedzi. Także też tutaj uczulam, bo być może nie każdy lubi książki, które nie mają absolutnie żadnego rozwiązania. Myślę, że to rozwiązanie trzeba sobie gdzieś tam wywnioskować, wysnuć samemu. Także nie ma co się spodziewać, że cokolwiek się wyjaśni. Absolutnie nic się nie wyjaśnia i to jest takie, wydaje mi się, bardzo otwarte pole do interpretacji. Ale no, wydaje mi się, że właśnie w tym tkwi geniusz tej książki i to z całą pewnością będzie topka tego roku. Naprawdę będę do niej wracać myślami, myślę, że wielokrotnie. A z takich bardziej prywatnych, nieksiążkowych rzeczy, to mam nadzieję, że w kwietniu również uda mi się nagrać reading vloga. Reading vloga połączonego z takim troszkę podróżniczym vlogiem, ponieważ w końcu udało nam się zarezerwować wakacje. Właściwie nie wakacje, ale podróż poślubną, bo jeszcze od września zeszłego roku nie udało nam się wyruszyć w żadną podróż poślubną. No i w końcu udało nam się to zrobić. W kwietniu lecimy. Nie będę na razie zdradzać gdzie, ale będzie to, mam nadzieję, piękne miejsce. I mam właśnie w planach nagrywać vloga z tej podróży, także mam nadzieję, że coś takiego na kanale się pojawi w kwietniu i że Was to w ogóle w jakikolwiek sposób zainteresuje. Ja już nie mogę się doczekać, bo no na takich prawdziwych wakacjach nie byliśmy chyba od 2022 roku, no bo w zeszłym roku wiadomo ślub, więc też wszystko kręciło się wokół tego, wszystkie pieniądze też były odkładane na wesele. Także wyruszamy w tym, więc mam nadzieję, że w kwietniu będę miała fajnego i ciekawego vloga do pokazania. A tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że to ze mną byliście. Dajcie znać, czy znacie te książki, co o nich myślicie i czy taka forma filmu Wam się podoba, czy vlogi są czymś, co chcecie widzieć na moim kanale, czy nie, bo ja ze statystyk widzę, że one się akurat u mnie oglądają trochę słabiej niż inne filmy, ale dajcie znać, być może ktoś chciałby ich widzieć więcej, wtedy oczywiście ja postaram się nagrywać te vlogi częściej, chociaż jak widzicie, średnio mi to wychodzi. Dzięki za oglądanie, cześć!